W dzisiejszym magazynie ratuszowym spotkanie wigilijne mieszkańców Oświęcimia. Przedszkolaki ubierają choinkę. Gwiazdki i aniołki dostaną jedną paczkę. Świąteczna dekoracja miasta, charytatywnie przed świętami, a także zaproszenie na powitanie nowego roku. W Oświęcimiu już czuć święta, a to za sprawą 5-metrowej choinki, która stanęła obok zamku. Efektowne sztuczne drzewko z białymi szklącymi się gwiazdkami i granatowymi światełkami przyciąga uwagę przechodniów. Z uwagi na przebudowę płyty rynku zdecydowano o usytuowaniu go na wzgórzu przed zamkiem. Tradycyjna choinka powróci na odnowiony rynek już w przyszłym roku. Świąteczną atmosferę w Oświęcimiu podkreślają też ozdoby świąteczne. Zawisły one na osiedlach oraz wzdłuż głównych dróg. Nowe świetlne łańcuchy można podziwiać na moście piastowskim. Dodatkowe elementy ozdobne pojawiły się na rondach w rejonie Niwy i dworca PKP. Ci, co gorzko płaczecie, ci, co drogi nie wiecie, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie. Tylko zdrowia i spokoju ducha. I miły, jeden do drugiego, żeby był miły. Wiele ciepłych i serdecznych życzeń złożono sobie podczas tradycyjnej miejskiej wigilii. Już po raz piąty za sprawą pomysłodawców Stowarzyszenia Oświęcimianie Oświęcimianom mieszkańcy mogli spotkać się, by złożyć sobie świąteczne życzenia, połamać się opłatkiem oraz wspólnie kolędować. Bardzo się podoba, bardzo ładnie, że to tak jest, takie miłe spotkanie, to warto urządzać, żeby się radość sama jest. Dzisiaj na Placu Skarbka spotykamy się z jednego głównego powodu. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i już piąty raz organizujemy wspólnie mieszkańcom Oświęcimianie, Oświęcimianom Wigilię Oświęcimską. Współorganizatorem przedsięwzięcia byli miasto Oświęcim, gmina Oświęcim, starostwo powiatowe, Oświęcimskie Centrum Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna. Oświęcimianie już wiele razy pokazali, że mają wielkie serca, a szczególnie szczodrze otwierają je przed świętami. Włączają się do akcji charytatywnych. Szlachetna paczka, paczki dla kresowian, byłych żołnierzy AK, czy akcje pomocy małym dzieciom podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Ponad 9 tysięcy złotych udało się zebrać podczas wielkiego charytatywnego jarmarku bożonarodzeniowego Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy w Oświęcimskim Centrum Kultury. Pieniądze pomogą w dalszym leczeniu małego Błażejka Dudki, który urodził się z wadą serca, brakiem lewej komory. Teraz czeka na trzecią z kolei operację, którą zaplanowano na drugą połowę przyszłego roku w klinice w Monachium. Poza tym puszka wolontariuszy ze stoiska Robimy za Anioły została zapełniona kwotą ponad 1000 zł. Pieniądze te zasilą konto Nadii Hachuły, również podopiecznej Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Pomysłodawcy imprezy w OCK dziękują licznym dobroczyńcom i wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Dzieci z oświęcimskich przedszkoli dekorowały choinkę w Urzędzie Miasta. Piękne ozdoby przygotowane przez maluchów zawisły na drzewku. Przedszkolaki przygotowały też krótki program świąteczny oraz zaśpiewały kilka kolęd. Było miło i bardzo świątecznie. Pan Jezu, mym braciszkiem, podzielę się z tobą wszystkim. Kolędnicy już odwiedzają każdy dom. Dzwoniąca nie proszę za to kolędy na ten czas. Dam ci moje klocki. Święta Bożego Narodzenia są ważne, bo wtedy można zostać w domu. Mała świeć do Jezusa, prowadź mnie.
spędzanie czasu z bliskimi. Ubieranie choinki. Wspólne jedzenie z całą rodziną. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem. Zaprowadź mnie. Święta w naszym kalendarzu najdroższe i najbliższe, bo wywołują falę marzeń najczulszych i najmilszych. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, duszę, radością szczęścia i wesela i czystych wielkich wzruszeń. Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się. Świeć, gwiazdeczko mała, świeć. Grudniowa piękna noc kolędą przyszła do nas, grudniowa piękna noc przez ludzi wymarzona. I wokół cały świat pierzynka otuliła, zmieniła bajkę sad i gwiazdy zapaliła. Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegu czerni. Nastrój dziwny, wyjątkowy, snuje się nadzieją. Lecz najmilszy wigilijny wieczór przed świętami jest taki piękny, taki inny, tak oczekiwany. W grudniową cudną noc staniemy przy stanience. W grudniową cudną noc złączymy nasze ręce. W grudniową dziwną noc gwiazdami niebo świeci. W grudniową zimną noc przybiło Boże dzień. Narodził się i nie zostawi mnie, i nie zostawi mnie. Świeć, gwiazdeczko mała, świeć, do Jezusa prowadź mnie. A Nowy Rok powitamy tradycyjnie przed Oświęcimskim Centrum Kultury. Będą muzyka oraz sztuczne ognie. Wspólne oczekiwanie na wybicie północy rozpocznie się parę minut po godzinie 23. Serdecznie zapraszamy. Święta Narodzenia Pańskiego to czas szczególny. Życzę wszystkim Oświęcimianom, by były to dni pełne radości. Niech świąteczny stół będzie obfity, a wokół niego wiele bliskich, przyjaznych ludzi. Niech królują miłość i pokój. Nowy rok niech przyniesie dostatek. Niech przyniesie także wiele chwil dających spełnienie. Niech spełniają się marzenia, niech nie brakuje sił i zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam mieszkańcom Oświęcimia życzenia wszelkiej pomyślności. Niech ten świąteczny czas będzie pełen serdeczności, dobra i rodzinnego ciepła. Życzę zdrowych świąt oraz wiele radości i optymizmu. Życzę mieszkańcom Oświęcimia, by nowy 2013 rok przyniósł spełnienie planów i był czasem pomyślności.